To był ten moment właśnie. Sypały się kamyczki, sypał się piach, a aktorzy cierpią, bo boją się, że coś złego im się stanie. A to jest tylko film. Cześć, witamy Was w nowym odcinku Zajabionych. Dzisiaj będziemy mówić o nowym filmie Krzysztofa Łukaszewicza, reżysera m.in. Linczu, czyli o Karbali. Historia opowiada o niezwykle krwawej bitwie z 2004 roku, która miała miejsce oczywiście w Karbali, w świętym mieście szyitów. Oczywiście. Oczywiście. Wszyscy znamy to miejsce. Jak najbardziej, to najsłynniejsze miejsce w Iraku. Dopiero w 2008 roku, dzięki artykułowi z Gazety Wyborczej, o sprawie stało się głośno i rzeczywiście nagle wszyscy odkryli, że żołnierze byli niedocenieni, no i prawdopodobnie o tym będzie ten film. Że są niedocenieni? Tak mi się wydaje. Aha. Nie, ja myślałem, że to będzie film o tym, że to jest i tak największa bitwa Polaków od czasu II wojny światowej. My nie mamy swojego Black Hawk Down. Oczywiście, jeśli robimy polski film, no to musimy odnieść się do II wojny światowej. Nieudzielenie pomocy artykuł 166 kodeksu karnego do 3 lat pozbawienia wolności. Niewykonanie rozkazu artykuł 343 kodeksu karnego do lat 5. Nie wiem, czy on straszy. Ten przełożony straszy tym, że na przykład jak nie wykona rozkazu, to coś się stanie? Czy ma coś na sumieniu ten żołnierz i przez to coś mu grozi? Nie wiem, ale na pewno wiemy, że w Wojsku Polskim wszyscy mamy problem. Nie dam sobie zrobić kozła ofiarnego. There are 40 Poles and 40 Bulgarians on daily shift in City Hall. Very strong Polish accent. If there is a fight, the City Hall must be held down. Trochę się śmiejemy, ale fajnie, że jednak polscy aktorzy mówią po angielsku w tym filmie. To ty i to się nie śmiejesz. Jest takie. Ja się strasznie śmieję, bo jest to trochę zabawne, ale oczywiście z przymrużeniem oka, bo jednak śmieję się z przymrużeniem oka. Tu jednak wygląda to fajnie i przynajmniej widać, że polscy aktorzy są poliglotami. Poza tym, tak jak się wściekamy na amerykańskie filmy, że wszyscy mówią po angielsku, tutaj jednak pojawiają się języki obce. Od naszego, czyli angielski. Hollywoodzkie kino wszędzie dojdzie. Jak ruszą, oszczędzać amunicję. CGI? No okej, okay, no nie byłoby to jakoś bardzo drażniące. No powiedzmy, że to jest jakiś tam... Mnie to aż tak bardzo nie drażni. Pył, dym i tak dalej. Ale od razu w głowie mam film Na skraju jutra z Tomem Cruise'em i Emily Blunt, gdzie każde ich wyczyny, wszystkie jakieś sceny walki i tak dalej, to były wybuchy, to były pociski lecące nad ich głowami. To był piach, brud, błoto. Każde ręce mogą się przydać. Proszę dać mi szansę. Nie możemy mieć za plecami niepewnych. I ludzie muszą to wiedzieć. Radny cyrwie! Znaczy, jest dobrze. To jest jasne, jest okej, To zobaczymy, jak w filmie to będzie wyglądać, wiesz? Bo może akurat będziesz ryczał w bohaterstwo. Ja czuję, że to będzie ten moment jak Natasza Urbańska z Bitwy Warszawskiej, która pakowała po prostu kulami. Nie, no bez przesady. Do Rusków. Osłaniajcie! To się zdarzy tylko w Iraku. W nocy ktoś odpala bazukę i pocisk leci, a dopiero w dzień ona uderza i zbija pył i piach i mrok w naszych duszach. Polskich duszach. Zakładam, że dźwięk czy tam głos, który tutaj słyszymy, a scena, którą widzimy, nie mają ze sobą nic wspólnego. Tak, to widać, ale znaczy to jest fajne, to jest pomysłowe, bo rzeczywiście widać, że tutaj Irakijczycy przyszli się modlić i... A Polacy do nich strzelają. Tak!
film. Znaczy zwiastun zapowiada, wydaje mi się, przyzwoity film. Wreszcie jakieś kino wojenne, bo dawno czegoś takiego mi się wydaje, że nie widzieliśmy w polskim kinie. Ale widać jedną charakterystyczną rzecz i myślę, że się ze mną zgodzisz, że no tutaj nie ma Iraku w tym filmie. Tu jest wszystko grane w takich bardzo ciasnych, takich zamkniętych przestrzeniach, że nie ma albo panoramy miasta, albo jakichś takich szerszych planów, by zobaczyć cały krajobraz. Fabuła jest oparta o prawdziwej historii, gdzie się to nie działo na ulicy. Dobrze pamiętamy, ile lat musiał zbierać Janek Komasa na to, żeby nakręcić w Polsce szerokie plany wojenne, więc ja bym się nie czepiała tego aż tak bardzo. Ameryka już się nauczyła gatunku, a w Polsce dopiero się tego zaczynamy uczyć. I gdy chwalimy takie filmy, które zaczynają bawić się swoją gatunkowością, tutaj będziemy mieć do czynienia z filmem pewnie czysto gatunkowym. Mhm. Zastanawiam się, na ile my jesteśmy w stanie to jeszcze na serio jako widzowie potraktować. Ale nie, ale masz rację, bo rzeczywiście mówi się, że w Polsce nie ma czegoś takiego jak kino gatunkowe. Aczkolwiek powiedzmy nawet Bogowie, który... No, można nazwać kinem gatunkowym, bo no, było robione w konwencji takiego... No takiego trochę thrillera, nie? Mm-hmm. Chociażby Miasto 44, no, które powiedzmy było kinem gatunkowym, ale bardziej... Z artystycznymi, autorskimi wstawkami. Dokładnie tak. I Karbala rzeczywiście może być tym filmem takim wojennym... Zrobionym po Bożemu, fajnie, bo to nawet efekty wyglądają fajnie, bez jakiejś tam sztucznej krwi i innych takich głupot, to wygląda po prostu w porządku. I to na pewno będzie super dla nas, że można coś takiego zobaczyć. No dla ciebie nie, bo nie ma szerokich planów, więc nie zobaczysz. Chciałeś zobaczyć Irak, a tak. Tak, chodzi o ten świat po prostu, bo widać, że to po prostu jest zamknięte. Może w filmie jednak zobaczymy coś innego. To by było super, ale póki co, no ja widzę tam dziesiątkę gości w jednym pomieszczeniu, którzy strzelają, uwaga, nie wiadomo do kogo. No ale to też może dawać taki fajny efekt tego odcięcia od świata. Ciekawe, czy nagle się nie odezwą jakieś zrozpaczone głosy, że jak to przecież, wojna, Irak, dyskutujmy o tym, czy to było ważne, czy nie, a nie róbmy strzelankę dla 15-latków. No bo tak naprawdę ten film może być taką strzelanką dla 15-latków i nie mówię, że to jest źle. Tak, no to w takim razie jakby co każdy film wojenny się odzywali. Pewnie się odzywają, ale my o tym nie słyszymy. W Polsce będzie trochę inaczej. Co innego, gdyby na przykład powstał film o Nangar Kel, to no to mogłaby być afera. No ale to jest zwycięska bitwa, no cieszmy się z tego. Polacy wygrali. Nikt z nas nie zginął. Znaczy z Polaków oczywiście, my Polacy jako patriota. A po stronie wroga zginął bardzo dużo osób. Według źródeł, czytam na Wikipedii, bardzo dużo. Wielkie dzięki, zapraszamy Was do obejrzenia następnego odcinka i zapraszamy Was do subskrybowania, lajkowania, odwiedzenia naszego fanpage'a, pisania i tak dalej. Mamy już zgłoszenie na kolejny zwiastun, który się pokaże pewnie gdzieś tam w październiku, więc Wy też możecie zgłosić, jaki zwiastun mamy omówić. Cześć!